Dzisiaj mam dla Was kazanie, które porusza bardzo ważny temat. Który porusza taki temat, który wiele ludzi, który dotyczy wielu ludzi, wielu różnych, który tak naprawdę jest bardzo zależny, bardzo zależymy od niego. Chciałabym dzisiaj mówić o opuszczonym Bogu. Wielu ludzi stwierdza, że Bóg ich opuścił, że On jest tak daleko od nich, że On jest tak daleko, że czują się przez Niego opuszczeni, zostawieni. Jest nawet pogląd, który zakłada, że Bóg stworzył świat, ale potem go opuścił. To nie tylko poszczególni ludzie, nawet pewien popularny pogląd powstał. Wielu ludzi zostaje ateistami, myśląc o tym, że Bóg tak naprawdę, w jaki sposób On dozwala na tak wiele cierpień, jak On może być miłosiernym Bogiem, skoro dozwala na tak okropne cierpienia, jak On może miłować ludzi, jak On może ich kochać, jednocześnie dopuszczając do głodu, do wojen, nawet do śmierci niewinnych dzieci. Czy one w czymś coś zawiniły? Proszę o otworzenie 59 rozdziału Księgi Izajasza. Od 1 do 2 werset. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy. Wielu ludzi odczuwa tą barierę pomiędzy Bogiem. I każdy człowiek w jakim stopniu odczuwa tą barierę, że Bóg jest w pewnym stopniu oddzielony, że On jest może daleko, że my jesteśmy jakoś oddzieleni. Czy to może murem? Czy może nie czymś takim jak mur, ale czymś mniejszym? Ale w jakim stopniu jesteśmy oddzieleni od Boga? Każdy z nas. Każdy z nas jest w jakiś sposób oddzielony od Boga. Tylko często to, że człowiek opuszcza Boga, mówi się na to, że Bóg go opuścił. Że Bóg opuszcza człowieka, często tak się nazywa. Gdy człowiek opuszcza Boga, gdy Bóg jest opuszczony, to czy my tak naprawdę wszystko jest z nami dobrze? Czy tak naprawdę całe życie tego człowieka przebiega w całkowitej harmonii ze Stwórcą, z Bogiem? Chciałabym, abyśmy otworzyli 16 rozdział Ewangelii Jana. Werset. Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie. Każdy do swoich i mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Mam do was pewne pytanie. Czy jesteście rozproszeni? Czy tak naprawdę jesteście oddzieleni od Boga? Czy winy wasze odłączyły was od Boga? Czy czasem jesteśmy w takiej relacji z Nim, że jedynie nasza grzeszna natura nas oddziela? W jakiej my jesteśmy relacji z Bogiem? Powinniśmy być nad tym bardzo zastanowieni. W jakiej my jesteśmy relacji?
Czy pomiędzy nami a Bogiem jest mur? Jak to jest? Czy nasze życie nie jest w pewien sposób oddalone od Boga? A jeśli odczuwamy pewnego rodzaju rozłączenia z Nim, to czy tak naprawdę nie jest postawiony pomiędzy mur, który nie wybudował Bóg, ale wybudował człowiek? Wybudował człowiek, który był stworzony do miłości do Boga i do bliźnich. Człowiek, który powinien odzwierciedlać ten Boży charakter, a który wziął te cegły i stawiał jeden po drugiej i budował z tego mur i dodawał każdego dnia kolejną cegłę. Później otoczył się z każdej strony cegłami i później mówi: Bóg mnie opuścił. Czy tak naprawdę Bóg opuszcza człowieka? Czy to nie człowiek opuszcza Boga? Proszę o otworzenie 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Od 21 do 23 wersetu. 7 rozdział Ewangelii Mateusza od 21 po 23 werset. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Czy religia chrześcijańska, czy łączność z Bogiem to są tylko słowa? Czy to są tylko pewnego rodzaju zewnętrzne rytuały, które są odprawiane dlatego, żeby utrzymać taką Bożą przychylność względem nas? Żeby Bóg nas tak całkowicie nie odrzucił, ale żebyśmy mogli robić to, co chcemy. Abyśmy mogli używać to, czego pragną nasze oczy, czego pragną nasze uszy, co pragniemy czytać, co pragniemy robić wszystko, co nam się podoba. Czy to wygląda w ten sposób, że nasze życie, podobnie jak religia żydowska, składa się, co prawda jest to bardzo dobre, składa się, polega na niej 10 Bożych przykazań. Jest to podstawą. Ale czy to nie jest czasem tylko takie formalne? Coś takiego, co należy wykonywać, należy uznawać, ale czy jednak czasem nie jest to tylko słowa, które są wypowiadane, pewnego rodzaju deklaracja, wpisanie w księgi zborowe? Czy to czasem nie jest tylko nauka o świątyni, cotygodniowe uczęszczanie na nabożeństwo, oddawanie dziesięciny, może nawet z mięty i z kopru, może nawet wspaniałe modlitwy bez miłości, długie modlitwy, które nie mają w sobie miłości, które wygląda jak groby pobielane, które są tylko z zewnątrz przyozdabiane pięknymi kwiatami, takimi najświeższymi z kwiaciarni, jakie mogły być. Takimi pięknymi kwiatami grób jest ozłacany, piękne, złote dekoracje, piękny wizerunek i obraz na tym grobie, a w tym grobie same kości. Czy tak wygląda życie chrześcijan? Życie bez miłości. Życie, które może nawet, życie, które jest wypełnione takimi zewnętrznymi, powierzchownymi, dobrymi uczynkami, ale nie ma w sobie miłości. Nie ma w sobie poznania Boga, a poznanie charakteru Bożego jest podstawą zbawienia.
prawdziwe zrozumienie charakteru Bożego, o którym czytałam w książce Taya Gibsona Spójrz nowymi oczyma. Naprawdę piękna książka, którą serdecznie polecam. Tak naprawdę to jest podstawą zbawienia, poznanie charakteru Bożego, znajomość Jego miłości, Jego łaskawości, Jego odpuszczenia i litości, Jego sprawiedliwości i świętości. Wiara bez uczynków jest martwa. Wiara bez uczynków, ona nie żyje. Ona nie ma w sobie życia. Jeśli macie na przykład w domu suszone kwiaty, sztuczne kwiaty, to jest to ciekawe, że one w pewien sposób próbują symulować naturalne kwiaty. Ale jeśli się im przyjrzycie, to tak naprawdę jest różnica pomiędzy tymi sztucznymi a naturalnymi kwiatami, pomiędzy sztucznymi a naturalnymi owocami. I tak samo jest z wiarą z uczynkami, jak i wiarą bez uczynków. I powinniśmy zadać sobie pytanie każdego dnia, czy Bóg został przez ciebie opuszczony? Czy tak naprawdę Bóg został przez ciebie opuszczony? Proszę o otworzenie Księgi Izajasza, 50 rozdziału. Księga Izajasza, 50 rozdział. Od 1 do 2 werset. Tak mówi Pan, gdzie jest list rozwodowy waszej matki, na mocy którego ją odprawiłem? Lub kto jest tym z moich wierzycieli, któremu was sprzedałem? Oto z powodu waszych win zostaliście sprzedani i z powodu waszych występków została odprawiona wasza matka. Dlaczego, gdy przybyłem, nie było nikogo, gdy wołałem, nikt mi nie odpowiadał? Czy moja ręka istotnie była za krótka, aby odkupić? Czy ręka Pana była za krótka, aby odkupić? Czy Pan czasem nie próbuje ociosywać swój lud czy Bóg nie próbował ociosywać swój lud przez proroków? Próbować zmieniać ich postępowanie? Czy Bóg tak naprawdę nie posyła swoich sług gorliwie, aby odwrócili się od swoich dróg, ale aby szukali Boga, który jest w niebie? Księga Ozeasza, 2 rozdział. Księga Ozeasza jest bardzo ważnym elementem dzisiejszego rozważania. Jest to księga, która w wspaniały sposób opisuje Bożą miłość, która pokazuje, że tak naprawdę pomimo tego okropnego postępowania, Bóg nadal kocha tych ludzi, że Bóg miłuje nadal tego grzesznika, ale nienawidzi grzechu, który popełnia. 2 rozdział Księgi Ozeasza. Od 9 do 10 werset. Jest tutaj mowa o tym biegu życia, o tym biegu, które wiele osób nieustannie jest takim nieodłącznym elementem życia. 2 rozdział Księgi Ozeasza. Od 9 do 10 werset. Gdy będzie biegać ze swoimi kochankami, nie dogoni ich, a gdy szukać ich będzie, nie znajdzie. Wtedy powie: nuże, wrócę do pierwszego swojego męża, gdyż wtedy mi było lepiej niż teraz. Ale ona nie wie, że to ja dawałem jej zboże, moszcz i oliwę. Dawałem jej w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili Baala. Czy wy wiecie, czy my jesteśmy w pełni przekonani, że to Bóg daje nam to, co posiadamy?
że to On daje jedzenie, daje pokarm, zaspokaja pragnienie, głód, zaspokaja nasze potrzeby, błogosławi. I czy to czasem nie przypisujemy Baalowi? Czy my to czasem nie przypisujemy normalnemu biegu rzeczy? Czy my nie twierdzimy, że to jest takie normalne i naturalne? Że w innym miejscu ludzie umierają z głodu i z pragnienia, a wy posiadacie. A wy możecie i zaspokoić pragnienie i głód. Powinniśmy zawsze być świadomi i powinniśmy mieć zawsze wdzięczne serce, które jest świadome, że to Bóg daje zboże, daje moszcz i oliwę. Ale co zrobiła ta kobieta? Co zrobiła ta kobieta? Ona uganiała się za swoimi kochankami. Ona tak naprawdę biegała za tymi rozkoszami tego świata, za tymi grzechami, za tym szczęściem, które jest nieprawdziwe, za tym, co tylko powierzchownie zaspokaja potrzebę Boga. Próbowała pustkę po stracie Boga zastąpić innymi rzeczami. Próbowała i biegała, uganiała się za nimi. To nie było tylko chodzenie, to był aż bieg. To był bieg za tym, żeby zaspokoić pustkę po Bogu, żeby zatkać swoje uszy, żeby zakryć swoje oczy, żeby nie słyszeć i nie widzieć. A jednak, dopiero jak było jej źle, gdy ich nie znalazła, dopiero gdy się znalazła w takiej sytuacji, że nie mogła ich dogonić, stwierdziła: Nurze, wrócę do pierwszego swojego męża, gdyż wtedy by mi było lepiej niż teraz. Jakbyśmy się czuli, gdyby nasza rodzina, gdyby na przykład bliscy rodzina odwróciła się od nas i szukała nas tylko wtedy, gdy nic innego już nie znajdzie. Jeśli posiadacie na przykład dzieci, na przykład innych członków rodziny, to zastanówcie się nad tym, co by było, jakby taka rodzina was opuściła i wracała do was tylko chwili trwogi, a codzienną łączność z wami, codzienną rozmowę spędzałaby tylko na jakichś rutynowych modlitwach. Jakby nie rozmawiała z wami, tylko powtarzała jakieś rutynowe sformułowania, rutynowe nabożeństwa, bez żadnej czci i szacunku. Jakby nie miała w sobie miłości. Jakbyście otaczali daną osobę miłością. Jakbyście robili dla niej wszystko. Jakbyście oddali swoje życie za nią. A potem stwierdzilibyście: ta osoba mnie opuściła. Ta osoba mnie zostawiła. Ta osoba jest daleka ode mnie. A jednak, jak Bóg postępuje z takimi ludźmi, którzy w ten sposób postępują? 3 rozdział Księgi Ozeasza, 1 werset. Potem Pan rzekł do mnie: idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży. Tak Pan miłuje wiele ludzi, którzy chociaż się od Niego odwracają, którzy są tak daleko od Niego, to On jednak nadal ich miłuje. I nadal okazuje im swoją miłość, która jest miłością gorliwą, miłością, która jest stałą. Jest to bardzo ważne, że miłość Boga nie polega na tym, że jak my dobrze postępujemy, to wtedy Pan dobrze z nami postępuje. Że jak my żyjemy w sposób sprawiedliwy, wypełniamy całe prawo,
wypełniamy całe Pismo Święte, to dopiero wtedy Pan Bóg zsyła na nas błogosławieństwo. A jak już przekroczysz jedno przykazanie, to Pan Bóg zakręca ten kranik błogosławieństwa. Odgradza się od was. Już nie ma błogosławieństwa. Ponieważ zgrzeszyliście, to Pan Bóg zakręca to błogosławieństwo. Już was nie kocha tak, jak was kochał wcześniej. Tylko zakręca. A jak będziecie postępować wystarczająco dobrze w jego oczach, to znów odkręci ten kranik. I znów poleci to błogosławieństwo i Boża miłość. To nie polega w ten sposób. Nieważne, w jaki sposób postępujecie. Nieważne, co czynicie. Boża miłość od tego nie zależy. Bóg was tak samo kocha, jak ludzi, którzy popełnili się jakiś morderstw, jakieś kradzieże. Bóg was kocha w tym samym stopniu. Boża miłość nie zależy od tego, jak postępujecie. Ale to zależy od Boga. Miłość Boża nie jest ze względu na nas, ale ze względu na Boga, ze względu na Jego charakter. Bo my jesteśmy splamieni winami. My tak naprawdę jesteśmy bardzo słabymi i nędznymi ludźmi, którzy wiele razy opuścili Boga, którzy popełnili wiele obrzydliwości, wiele okropności. I to nie zależy od tego, w jaki sposób postępujemy, czy Bóg nas kocha i w jakim stopniu. Jest piękny fragment w tej książce Spójrz nowymi oczyma, jeśli dobrze pamiętam, książka Taya Gibsona. To było, że miłość Boża jest taką stałą, jest czymś stałym. Ona nie zależy od naszego postępowania, niezależnie co się dzieje w naszym życiu, niezależnie jak postępujemy, Bóg nas kocha. Ale grzech odgradza nas od Boga, że nie odczuwamy w ten sposób Jego miłości. I Bóg pozwala, aby Jego oblicze było zakryte przed nami, abyśmy nie zginęli w obliczu Jego świętości. Bóg pozwala, aby Jego charakter widzielibyśmy niby w zwierciadle, niby w zagadce. Chciałabym, abyśmy otworzyli 6 rozdział Księgi Ozeasza. Jest to ciekawe zagadnienie. Czy zawsze nawrócenie jest szczere? Czy można się nieszczerze nawrócić? Jest to pewne, że nawrócenie nieszczere jest rzeczywistością. Jest rzeczywistością, która towarzyszy nie tylko jednemu człowiekowi, ale więcej niż jednemu. 6 rozdział Księgi Ozeasza. Od pierwszego wersetu. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia. 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Niego, przed Jego obliczem. Starajmy się więc usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy. Pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Są tylko 2 rodzaje nawrócenia. Jedno nawrócenie jest szczere, a drugie jest nieszczere, jest tylko pewnego rodzaju powierzchowne. I na czym polega nieszczere nawrócenie? Wielu ludzi czeka z momentem nawrócenia aż do śmierci. Aż do momentu, w którym już będzie prawie umierać. Jak to wygląda? Człowiek, który stwierdził, że przez całe życie będzie postępował tak, jak pragną jego oczy, jak pragną jego uszy,
jak pragnie jego grzeszna natura, a w momencie, w którym już będzie wiedział, że umrze, wtedy się nawróci i odziedziczy żywot wieczny. Będzie mógł żyć tak, jak chce na tym świecie i nie straci życia wiecznego. Cóż to za propozycja? Czy to naprawdę jest propozycja? I często wtedy może następować nieszczere nawrócenie, choć nie zawsze. Ale wiecie, w jaki sposób można zobaczyć? Można byłoby zobaczyć, jeśli ktoś wyznaje swoje grzechy przed śmiercią. Jeśli ktoś chce pojednać się z Bogiem, mówi o tym nieszczerym nawróceniu i wyznaje swoje grzechy i umiera. I co prawda może wszyscy naokół myślą, że ten człowiek już będzie zbawiony, że on jest już pojednany z Bogiem. Ale jednak, jakby zmartwychwstał drugiego dnia i zacząłby robić to, co robił wcześniej, jego życie nie byłoby żadnej zmiany. To nie jest autentyczna skrucha. Tylko to polega na tym, że ten człowiek, on tylko powierzchownie, to było tylko powierzchowne nawrócenie. I on jakby ożył, to czyniłby zupełnie to samo, co wcześniej. Prawdziwe nawrócenie polega na tym, że ktoś wyznaje swoje grzechy Bogu, że ktoś wyzna swoje złe postępowania, że ktoś porzuci cały grzech, który postępował, że ktoś porzuci wszystko, co jest złe, że ktoś pozna Boga, że ktoś zdecyduje mieć z Nim codzienną relację. I nawrócenie nie polega tylko na tym, że przed śmiercią ktoś zdecyduje, że wyzna swoje grzechy Bogu i będzie zbawiony. To polega na przekonaniu, że jakby on żył dłużej, jakby on żył 10 lat, to jego życie byłoby w całkowitej harmonii z Bogiem. To jest nawrócenie. To jest prawdziwe nawrócenie. Chciałabym, abyśmy otworzyli pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, od 1 po 3 werset. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią wdzięczącą lub cymbałem brzmiącym, i choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, tak żebym, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Prawdziwe życie chrześcijańskie powinno być napełnione miłością, miłością do Boga i miłością do bliźnich. Bez takiego życia, życie jest martwe. I ta wiara jest martwa bez uczynków. Chciałabym, abyśmy jeszcze zobaczyli od wersetu 4. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wniedza w niwecz się obróci,
Może nieraz zastanawialiście się w tym kontekście nad charakterem Boga, bo to jest charakter Boga, który jest pięknie tutaj ukazany. A czy wasz charakter, jeśli byście wstawili swoje imię zamiast słowa miłość, to czy by pasowało do was? Czy jesteście cierpliwi? Czy jesteście dobrotliwi? Czy nie... Inaczej to przeczytam. Czy jesteśmy cierpliwi? Czy jesteśmy dobrotliwi? Czy nie zazdrościmy? Czy nie jesteśmy chełpliwi? Czy nie nadymamy się? Czy nie postępujemy nieprzystojnie? Czy nie szukamy swego? Czy nie unosimy się? Czy nie myślimy nic złego? Czy nie radujemy się z niesprawiedliwości, ale się radujemy z prawdy? Wszystko zakrywamy, wszystkiemu wierzymy, wszystkiego się spodziewamy, wszystko znosimy, a nasza miłość nigdy nie ustaje. Czy tak wygląda nasze życie? Warto jest porównywać nasze życie z tym opisem. Czy tak naprawdę każda cecha jest choćby w jakimś stopniu ma jakieś uwidocznienie w naszym życiu, jakieś praktyczne zastosowanie? 13 werset. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Chciałabym, abyśmy otworzyli 41 rozdział Księgi Izajasza. Jest to już ostatni fragment na dzień dzisiejszy. Jednak 44. 44 rozdział Księgi Izajasza. To jest ten ostatni fragment. Od wersetu 21 po werset 22. Pomnij na to, Jakubie, i ty, Izraelu, gdyż ty jesteś moim sługą. Stworzyłem cię. Jesteś moim sługą, Izraelu. Nie zapomnę o tobie. Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem. W każdej chwili człowiek może nawrócić się do Pana, dopóki czas łaski trwa, a czas łaski nie będzie trwał długo. Już za niedługo Pan Jezus przyjdzie. I życzę wam wszystkim, abyście byli gotowi na Jego przyjście. Amen.